działamy dzisiaj. Przyszedł humusik za darmo, dopryskamy. Kurczę, źle. Źle poziomowany jest ten. No nie zrobiłem jeszcze tej śruby nieszczęsnej, co tu się urwała. No i niestety tak musi być, jak jest. Trzeba by było coś tu wsadzić może. O, śrubokręcikiem to przyklinujemy, ale arbos jest upieprzony. No i dobra, powinno być dobrze. Powinno ładnie trzymać. Zobaczcie, jaki tu jest syf. Boże. Ale to pretensje tylko do siebie, do nikogo więcej. No i lecimy. Dawka, jaką pryskamy obecnie, to jest 200 litrów cieczy na hektar. No i dajemy ten humusik, który przyszedł za darmo. Na pewno coś pomoże. A jeśli nie pomoże, to też zobaczymy, bo na pewno nie omieszkam zostawić kontrolkę. Te sarny mnie tutaj strasznie denerwują, bo mocno podgryzają mi te truskawki. I to tak się uparły, że uparły się na te rozłogi nieszczęsne, nie? Za wszędzie rozłogi podgryzają, zobaczcie. Wszystkie rozłogi są opierniczone, ogryzione. Tam bliżej budynków jest ok, a tutaj pobliżej lasu jest wszystko wygryzione. Poradzą sobie te truskaweczki. No bo mówię, co wyjdzie rozłóg, to jest dziap obdziabany zaraz przez tą sarnię nieszczęsną. Tutaj humusik podamy. Teoria mówi, że powinno być lepiej. A jak będzie, to się okaże. Czy będzie lepiej, czy nie będzie lepiej. Miejmy nadzieję, że tak. Raz, dwa, trzy, cztery. O, tu. No i lecimy, pryskamy. Opuśćmy trochę niżej. Kontrolkę zostawimy z tamtej strony, akurat chyba dwa rządki zostanie, jak dobrze pamiętam, chyba dwa rządki zostanie. No to sobie zobaczymy, co będzie, jak to będzie wyglądało, czy będzie jakaś różnica, czy nie będzie tej różnicy, to się okaże. Jesień zbliża się wielkimi krokami, ziemniaczki już prawie ogarnięte, prawie wykopane, tam zostało do sortowania trochę ziemniaków. O, trochę, całkiem sporo nawet. Tutaj jak ktoś potrzebuje ziemniaka paszowego, to zapraszam. Jaka cena? 30 groszy. Jak ktoś pyta. Poniżej tego myślę, że nie opłaci się z tym paszowym pierniczyć. Lepiej go, że tak powiem, załadować na rozrzutnik, wywieźć na pole, wysypać. Na to pole, na którym nie będzie ziemniaków. Wysypać i zawsze jakiś, że tak powiem, nawóz zostanie z tego tytułu. Także wydaje mi się, że to będzie lepszy patent, jak, aniżeli sprzedać na przykład, nie wiem, za 20 groszy, tak jak niektórzy sprzedają. Bo i takie ceny słyszałem. Także trochę mało, nie? 30 groszy cena, myślę, że ok. Trzeba złożyć chyba lance, bo tutaj się chyba nie zmieszczę z tego, co pamiętam. Znaczy się na pewno się nie zmieszczę.
opryskiwacz stary, ale jary. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli tu. Raz, dwa, cztery, jeden rządek zostanie. No i dobra, i ten jeden zostawimy jako kontrolkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Zobaczcie, ta Lima Lexia bardzo mi się podoba. Ładny, duży, zdrowy liść. Teraz go jeszcze dodatkowo zasilimy, wzmocnimy przed zimą. Więc też to nie powinno zostać bez echa na truskaweczce. Powinno być fajnie. Jeszcze dodatki temperatury zapowiadają na cały ten tydzień, cały przyszły tydzień. Także myślę, że przez te dwa tygodnie ten humus tutaj jeszcze robotę zrobi. Powinien wzmocnić te krzaczki, tak? Powinny lepiej być przygotowane do zimy. Oczywiście w teorii, tak? A jak będzie w praktyce, to zobaczymy, jak to wyjdzie. To się okaże. Piękne słoneczko wychodzi, w nocy popadało, wilgotność gleby bardzo wysoka, wszystko powinno idealnie się tu przyjąć, bardzo dobre warunki nawet choćby do glebowych zabiegów jakichś herbicydowych, tak? Jeżeli ktoś tam wykonuje, no to jest idealny czas, idealny termin. No i dobra, resztę sobie wypryskamy tutaj na to poletko. Zostało pół zbiornika, o trochę więcej jak pół chyba, no 300 litrów zostało, to czyli jakiś hektar 20 powinniśmy tym obskoczyć, czyli w teorii powinniśmy tutaj to załatwić, to pole, bo to ono ma troszkę więcej jak hektar. Czyli powinno być dobrze. No i zaraz sobie tutaj przylecimy agregatem, to przemieszamy. Cyk, cyk, cyk. No i dobra, nie ma co tutaj przeciągać. Taki krótki filmik dzisiaj z zastosowania właśnie humusu w truskawce. Jesień to też jest dobra pora właśnie na takie zabiegi, na przygotowanie plantacji do zimy. Przygotowujemy ją, wzmacniamy tak, żeby ten krzak miał siłę na wiosnę ruszyć, żeby miał z czego ruszyć przede wszystkim. Także tak to wygląda. Dobra, do następnego, piątka.